dążył do wyjścia coraz bliżej. Teraz to odczułam, że nie jestem w Madrycie. Nie jestem na wakacjach, to nie żadna atrakcja. Nie patrzę za kratę, ale widzę to przez palce. To co teraz w mieście dzieje się, to są abstrakcje. Morderce na wolności, pedofile także. Ja wiem jedno, że nigdy nie pójdę na sankcje. W celi 2x2 też nie będę siedziała. Teraz młoda zostanie przysiedziana kara. Źle to rozegrałam, straszne gówno się wjebałam. Ciężko z tego wyjść, ale się nie poddałam. Krzywe akcje, za które teraz pokutuję. A ten cały zysk się jeszcze za mną snuje. Mam nadzieję, że rodzina mi wybaczy za to, co zrobiłam, bo to wiele dla mnie znaczy. Obiecuję, nadejdzie ten czas. Przepraszam was. Obiecuję, nadejdzie ten czas. Chcę wyjść w domu, pokazać, że jestem inna. A nie tak naprawdę na punkcie narko naiwna. Wiem, że straciłam już pełne zaufanie. Ale odbuduję je, wiem, że tak się właśnie stanie. Tu, gdzie teraz jestem, to mi bardzo dużo daje. Spójrzę nie w przyszłość, jest moim dowartościowaniem. Uwierzę w to, że ciśnienie kiedyś spadnie. Bo właśnie przez to gówno teraz jestem na dnie. Bardzo ciężko jest z tego dna się podnieść. Kiedy były chłopaki, to wszyscy cały czas są w mojej głowie. Czasami nawet odechciewa mi się żyć. Ale leczę się po to, by w końcu góry się wzbić. Mam nadzieję, że rodzina mi wybaczy za to, co zrobiłam, bo to wiele dla mnie znaczy. Obiecuję, nadejdzie ten czas. Przepraszam was. Obiecuję, nadejdzie ten czas. Za dzieciaka te ulice były bardziej kolorowe. Gra w piłkę przed blokiem, kawałki hip-hopowe. Pierwsze teksty jak i zarywane noce. Ciągłe zajawki wśród rymów męczyły głowę. Szkoła, edukacja podstawowo-gimnazjalna. Pierwsza grupa hip-hopowa oficjalna, realna. Z myślami co do przyszłości. Wielki wkład słów, jak i chwile złości. Opisywanie swojego świata za pomocą rymu. Pierwsze zmiany charakteru, myślenia i stylu. Od mało lata dążąc do wielkiej kariery. Marzenia wielkie, decyzją złapać za stery. Pierwsze piwo z kumplami przy blokiem na trzepaku. Kilowe załamki z kiepskim podejściem do rapu. Palenie zeszytów, wyrzucanie tekstów zjebanych. Odczucie, że życie pozostawia nas tutaj samych. Przepraszam was. Obiecuję, nadejdzie ten czas.